maju 2019 roku zdążyliśmy zauważyć znaczny wzrost cen owoców i warzyw spowodowany panującymi wysokimi temperaturami. Zaskoczeniem dla mieszkańców są ceny niektórych produktów, na przykład ziemniaków 3 zł i cebuli 5. Pana zdaniem, dlaczego ceny wzrosły aż tak bardzo w tym roku? W budżecie są potrzebne pieniądze. Jeżeli są wysokie ceny, więc jest wyższy podatek i automatycznie budżet jakoś uzupełniamy, bo próbują rozdawać na lewo i na prawo, jako kiełbaska wyborcza, no ale to trzeba uzupełnić, bo są braki, no to się robi drożyznę, to jest za 500+, muszą zapłacić wszyscy, za emeryturę Jarosława muszą zapłacić wszyscy i za to muszą drożeć ceny. No z miodem no to jest tak, no wiosna była taka jaka była, więc pszczoły nie przyniosły na razie nic. Rzepaku nie ma, mniszka nie ma, no i dopiero teraz zobaczymy co będzie dalej. No w tej chwili tak u mnie tam jest sporo lip, jest spać z lipy, no to może coś przyniosą. Tu jest bardzo sucho, nie ma deszczów, no i wszystko drożeje. Na przykład warzywa trzeba podlewać wszystko, a wszystko woda kosztuje. No i mi się wydaje, że to dlatego tak ceny wzrosły, no bo wszystko będzie jeszcze chyba droższe. Drzewa usychają, wszystko usycha, no bo nie ma po prostu. W sobotę była wichura, wszystko powaliło, grad powalił. Więc dlatego ceny idą w górę. Nam też jest głupio, dlatego że ceny idą w górę. My byśmy też chcieli, żeby klienci przychodzili do nas, żeby to było w miarę ceny takie, no w miarę takie... Przystępne. Tak, przystępne, żeby myśmy to, co produkujemy, sprzedawali i klienci, żeby byli zadowoleni, że jest jednak cena przystępna, cena tania. No i to też by było właśnie fajnie, ale... Jest tak, jak jest, i podejrzewam, że chyba będzie gorzej, bo jak tak widać w powietrzu, co się dzieje.